Dzień dobry, Jan Piński, witam na moim kanale. Moim i Państwa gościem jest Piotr Tymochowicz. Witam Janku, witam Państwa. W międzyczasie zostałem kimś w rodzaju nie tylko przedstawicielem biznesu, ale korespondentem zagranicznym z Chin kanału Janka. Chciałem tak się przedstawić. Z Ping Chong, tak? Dobrze mówię? Chongqing. Chong. Miasteczko 32 miliony mieszkańców, powierzchnia miasteczka równa powierzchni całej Austrii. No to rzeczywiście. Ostatnio mieszkam w centrum i przyzwyczajony tym, jak się żyje w Kambodży, wyszedłem w t-shircie i w klapkach. I ktoś kanapką, jakiś Chińczyk chciał mnie poczęstować. Więc pierwsza rzecz, jaką zrobiliśmy, to kupiliśmy sobie eleganckie stroje, bo to już nie da się w klapkach chodzić i w t-shircie zmiętym, tak jak w Kambodży. Inny świat trochę, niestety. Szanowni Państwo, dziś porozmawiamy o Adamie Glapińskim, człowieku, któremu zawdzięczamy to, że wyparowały nasze oszczędności przez kilka lat, to, że przez ostatnie 8 lat, w zasadzie 7 jest zasługą Glapińskiego, bo on jest szefem NBP-u. Przez ostatnie 7 lat wartość złotówki spadła o połowę. To jest wszystko zasługa Adama Glapińskiego. To jest pan, który w kwietniu skończył 73 lata, jest najlepiej zarabiającym chyba na świecie prezesem Narodowego Banku, czy prezesem Banku Centralnego. Jarosław Kaczyński ma wobec niego zobowiązania, ponieważ był jednym z wiceprezesów partii Porozumienie Centrum. Ale uwaga, więcej robił przy założeniu Kongresu Liberalno-Demokratycznego, chociaż pamiętam, jak znany ekonomista, profesor Robert Gwiazdowski, prawnik, człowiek, który funkcjonuje właśnie tak jak ekspert gospodarczo-prawny w przestrzeni publicznej, 15-16 lat temu charakteryzował go jako człowieka takiego, który po prostu poszukiwał miejsca do zrobienia kariery, więc właśnie próbował trochę w Kongresie Liberalno-Demokratycznym, trochę w Porozumieniu Centrum, dogadał się w Porozumieniu Centrum, został kimś w rodzaju takiego eksperta gospodarczego Jarosława Kaczyńskiego. Oni zrobili z niego ministra i to właśnie brak stanowiska ministerialnego, to, że Hanna Suchocka w 1992 roku po upadku rządu Jana Olszewskiego nie zgodziła się zrobić ministrem Adama Glapińskiego, doprowadziło do sytuacji, w której Kaczyński nie poparł tego rządu. To właśnie brak ministerialnego stołka, a Suchocka nie chciała, ponieważ za Glapińskim wtedy ciągnęły się dwie rzeczy. Takie sugestie, że wprowadzenie przez niego koncesji na obrót paliwami miało podłoże korupcyjne. To były wtedy bardzo mocne artykuły sugerujące. Tam jeden z działaczy Porozumienia wtedy Centrum miał nawet zarzuty w tej sprawie. Oprócz tego była też sprawa uwłaszczenia się na skutek jego decyzji. Jako minister budownictwa w rządzie współpracy gospodarczej za granicą przeforsował ustawę, która pozwalała bez przetargu sprzedawać lub oddawać w użytkowanie wieczyste ziemię spółdzielniom mieszkaniowym. No, w ten sposób na gruntach Warszawy uwłaszczyli się na przykład urzędnicy z kancelarii premiera i prezydenta. Glapiński tłumaczył później, że mu do głowy nie przyszło, że urzędnicy będą nieuczciwi. No to jest, to zostawmy te żarty. Tam były też takie, że na skutek którychś tych ustaw jego uwłaszczyła się też te wszystkie organizacje, bo to jest skomplikowane, ale te organizacje powiązane z Kaczyńskim. Chodziło o uwłaszczanie się na mieniu, które partia przejęła w wyniku tego podarunku z RSW, czyli związanego. To co dzisiaj stoi za spółką Srebrna, to początki tego właśnie były powiązane z decyzjami Glapińskiego. Dość powiedzieć, że kiedy w 2018 roku Marek H., szef Komisji Nadzoru Finansowego, Marek H., ponieważ obcięło mu nazwisko po tym, jak został nagrany na korupcyjnej propozycji, to był protegowany Glapińskiego, zażądał od Leszka Czarneckiego, znanego biznesmena, 40 milionów złotych łapówki dla swojego
protegowanego w zamian za to, że Marek H. się zobowiąże, iż obroni przed swoimi kolegami z PiS-u banki, że po prostu nie pozwoli okraść Leszka Czarneckiego, jak ten zapłacił łapówkę. Ten nie zapłacił, złożył doniesienie, nagrał Marka H., Marek H. dostał zarzuty, a banki zostały Leszkowi Czarneckiemu ukradzione, zabrane przez władzę, a Leszek Czarnecki ma obecnie problemy z władzą, która chce go dopaść, co wygląda, drodzy Państwo, po prostu na zemstę. Ale dlaczego mówimy o Adamie Glapińskim w tym kontekście? No bo on był protegowanym Marka H. i tam w jego Pegasusie. W Pegasusie Marka H. się po prostu, zdaniem naszych wiewiórek, ponagrywał pan Adam Glapiński i właśnie między innymi z takich najbardziej zabawnych rzeczy to on mówił, miał mówić tam, że Jarosław Kaczyński to może mu skoczyć, ponieważ on wie tyle o Jarosławie Kaczyńskim, że Kaczyński się go boi. I trzeba przyznać, że praktyka dowodzi, iż Glapiński nie przeliczył się, jeżeli tak stawia sprawę, ponieważ chociaż w Gazecie Wyborczej Grzegorz Rzeczkowski ujawnił, że w 2009 roku Glapiński zamienił się na domy, jeden do jednego, bez żadnych opłat, żeby było taniej, zamienił domek w Wilanowie na luksusową willę pod Warszawą z człowiekiem powiązanym z rosyjskimi oligarchami, który reprezentował interesy rosyjskich oligarchów w Polsce, a także nie tylko oligarchów, ale także ludzi związanych z zorganizowaną rosyjską grupą przestępczą nazwanie Sącewo. I opisanie czegoś takiego powinno było zablokować możliwość wyboru, nawet do tego względu to jest, wyobraźcie sobie Państwo, żeby kogoś takiego znaleziono przy Donaldzie Tusku, żeby zrobić to, przecież nie nakręcono by jednego odcinka filmu Reset, ale pewnie cały film o czymś takim. I Glapińskiemu to nie przeszkodziło w ponownym wyborze. Glapiński w latach 2005-2007, kiedy PiS po raz pierwszy rządził, był tak dopakowywany bardzo ostrożnie. Mamy tutaj taką sprawę słynną, gdzie Leszek Kraskowski, dziennikarz, ujawnił tutaj, który z nami współpracuje, ujawnił, że Glapiński brał 12 tysięcy złotych miesięcznie, nie wiadomo za co, doradzanie zarządowi spółki Rzeczpospolita, przedsiębiorstwa, które było w 49% państwowe. Glapiński miał tam umowę, po której nie został ślad. Miał między innymi rzekomo doradzać zarządowi w relacjach z właścicielem. To jest takie trochę dziwne. No, wyobrażasz sobie, że ja na przykład jestem prezesem zarządu spółki i zatrudniam sobie człowieka, żeby mi pomagał rozmawiać z właścicielem, który za pieniądze właściciela, powiem szczerze, myślę, że długo bym tym prezesem zarządu nie pobył. No i on doniósł na Leszka, że ten złamał tajemnicę, bo ujawnił jego numer PESEL, który jest w KRS-ie. No i oczywiście tam prokuratura zabrała się za ściganie biednego dziennikarza. Natomiast to też pokazuje też wpływy Glapińskiego. To jest facet, który, nie wiem, czy Państwo słuchaliście, oglądaliście tego, w jaki sposób on się wypowiada, to jest facet, który jest kompletnym, no przepraszam, że to powiem, matołem ekonomicznym. On po prostu opowiada jakieś dyrdy mały, które są kompletnie nieprawdziwe. To jest rzeczy, które w żaden sposób nie przystoją no, prezesowi Narodowego Banku Polskiego. On potrafi swoimi wypowiedziami doprowadzić do wahnięć kursu złotego. No, wydaje się być facetem, który kompletnie nie pasuje do tej całej obrazka, no ale ma po prostu wiedzę na temat Jarosława. No, jeden z tygodników ceniony skądinąd ekonomista, pamiętam, Janusz Jankowiak, no nie pozostawił suchej nitki na Glapińskim, twierdząc, że Glapiński nie ma pojęcia, nie rozumie w ogóle spadku rocznego wskaźnika inflacji. Czyli takiej podstawowej, powiedzmy, rzeczy w ekonomii, dosyć elementarnej. No i zresztą ja też wyśledziłem parę takich konferencji prasowych Glapińskiego, gdzie na jego twarzy maluje się stan taki, że on zdaje się kompletnie nie rozumie, co sam opowiada. Także no nie wiem, czy to jest kwestia wieku, czy to jest kwestia niedouczenia, ale to widać w wielu momentach. Także no, jestem skłonny uwierzyć, bo nie jestem ekonomistą, ale jestem skłonny uwierzyć panu Jankowiakowi, że słusznie nie pozostawił suchej nitki na Glapińskim. No, słuchaj, powiedz mi właśnie, co mówi skanik osobowości, jakim człowiekiem? Glapiński, profesor SGH-u, ale taki profesor,
To jest takie groźnie brzmiące. No SGH taka uczelnia bardzo poważna, natomiast już te zainteresowania Glapińskiego naukowe to już nie takie poważne ekonomicznie. Jakim on jest człowiekiem według ciebie? Skala osobowości wskazuje na jakby delikatne podobieństwo z panią Beatą Szydło, ale na nieco innym, z innego poziomu. To znaczy pani Szydło wjechała konno, bryczką konną na salony Sejmu z sianem. Natomiast Glapiński już był zmotoryzowany i użył traktora, to znaczy wjechał do, no może nie do Sejmu, ale do banku, do salonów banku, jeśli takowe w ogóle istnieją, wjechał traktorem, nie pozostawiając brudnego śladu konia, który pozostawiła pani Szydło. Także już no, przynajmniej takie wrażenie robi. Skalnik osobowości wskazuje na bardzo sprzeczny, niespójny typ osobowości, bo z jednej strony na takiego cwaniaczka z warszawskiej Pragi, który krążył jak satelita wokół bazaru Różyckiego, to taki był słynny kiedyś na Pradze bazar, chyba już rozpoczął swoją działalność świeżo po zakończeniu wojny. No i tam te cwaniaczki z Pragi się gromadziły. No dlaczego? Dlatego, że Warszawa była w ogromnym stopniu zbombardowana i jedyne miejsce, gdzie można było mieszkać, to naprawdę, no to była warszawska Praga. Nie tak bardzo zniszczona jak lewobrzeżna część Warszawy. No dlatego w pierwszym rzędzie sprowadziły się tam te cwaniaczki warszawskie właśnie z odpowiednim językiem. Te ślady takiej semantyki widać jeszcze. Ja znalazłem wypowiedzi z konferencji prasowej Glapińskiego, taki cytacik powiem. Mianowicie mówi, że, no, że rzadko mu się zdarza chodzić po zakupy, ale najczęściej jego żona robi zakupy, ale on jednak mówi, że wybrał się jednak ten chleb kupić do sklepu i mówi: paragon wziąłem. No wziąłem, no wziąłem, no pewnie nie zdziwiłbym się, gdyby powiedział, że można kupywać. No to są takie semantyczne kwiatki charakterystyczne dla dość prostych ludzi z nienachalnym typem inteligencji. Tak to mniej więcej bym określił. Zabawne są, znaczy niespójność polega na tym, że no jest to takie prostactwo, nie tylko w semantyce języka, ale w sposobie bycia. No on coś chrzani na tych konferencjach, że znaczy jest takie pragnienie w nim, żeby być takim swojakiem. On się zachowuje nie jak prezes banku, zwróć uwagę, tylko on się zachowuje jak książę polityczny, który chciałby być blisko ludu, chciałby pokazać, że ma serce dla prostych ludzi. Panie Glapiński, nie musisz pan tego pokazywać, wystarczy, że pan będzie z sobą po prostu. To ta prostota ze słomą z butów wyłazi błyskawicznie. No i tam na przykład mówię coś takiego, pamiętam taki moment, kiedy zamyślił się twórczo, pewnie myślał o Konfucjuszu, ale wydalił z siebie następujące zgoła niekoniecznie zdanie z Konfucjusza. Powiedział coś takiego: lubię robić tak? To, co lubię. Po prostu. No. Ale słuchaj, on jest Glapiński, zwany popularnie Glapo, on jest, był zwany też trzecim bliźniakiem. To też jest taka ciekawa informacja. Trzeci bliźniak to nazywano tak Ludwika Dorna, ale również jego też nazywano trzecim bliźniakiem właśnie z racji tej bliskości z Jarosławem Kaczyńskim. Też taka ciekawostka. A pan się z Japą kojarzy trochę, no bo jest taki ropuszy wygląd trochę ma, więc natomiast zastanawiające jest też i to, jak co myśli o polityce. Jest jeszcze takie jedno zdanie wyłapałem. Powiedział coś takiego: do polityki idą najlepsi, najbardziej przedsiębiorczy ludzie, najbardziej odważni, najbardziej inteligentni.
No to zdanie już jakby pokazuje jego stan umysłowości. Jeżeli on naprawdę tak myśli, no to znaczy, że jest jednym z tych, którzy się garną. No może nie bezpośrednio do polityki, bo on lubi podkreślać, że tak bezpośrednio to politykiem nie jest, że pełni tam gdzieś w obwodach tylko politycznych jakieś funkcje, no ale tak naprawdę jest takim samym matołem jak ci, którzy lgną do polityki i to wyłazi. To wyłazi jak, jest, no, jak tuning wiejski, jak siano z butów, jak pluskwy ze ściany. No to wyłazi po prostu, wyłazi. Parę takich rzeczy, które, no właśnie jak powiedziałem, że gada takie rzeczy, które naprawdę trudno go traktować poważnie. To na przykład to była takie wypowiedzi na początku lutego, gdzie opowiadał o maśle za 2,80 zwłotych za kostkę. To mu zwrócono uwagę, że chyba margaryna. Znaczy ja bym się bał na przykład, no wieczorem też w ogóle, ale nawet w czasie dnia bałbym się jechać z nim w jednym przedziale w pociągu na przykład, bo miałbym takie, kurwa, no znaczy, przepraszam, cholera, miałbym takie wrażenie, że za moment jakąś kiełbasę, jakąś kiszonkę wyciągnie, będzie zagryzać ogórkiem kiszonym, czy kapustą kiszoną, Wiesz, którą reklamował. jak zarabiasz 110 tysięcy złotych tam miesięcznie, powyżej 100, no to stać się naprawdę na frykasy. To No jest. tak, no ale to prostactwo jakby wychodzi z niego nielicujące z pozycją, dlatego że akurat, no może nikt mu tego nie powiedział, może nie ma dobrych PR-owców, ale no warto, żeby wiedział, że prezes banku nie musi być swojakiem od kipa, nie musi być panem kiszonka. Swojakiem bratającym się z prostym ludem, bo to nie jest jakby ten poziom i to nie jest ta grupa docelowa. Prezes banku powinien trzymać pewien poziom. I no, jeszcze, no ale to tu widać, że mu się to troszkę pieprzy w głowie. Bycie politykiem blisko prostego człowieka z prezesem banku. On tego zdaje się nie rozgranicza. To jakoś układa mu się w holistyczną całość prawdopodobnie. Zacytował też takie zdanie: zrobiłem robotę, zrobiłem robotę. No nie, no po prostu tragedia, no to jest małorolny jakiś chłop. Przy całym szacunku dla ciężkiej pracy chłopa na roli, no tylko niekoniecznie trzeba pchać chłopa z roli do banku na miejsce prezesa. No nie każdy robi to, co potrafi po prostu. Ja powiem od No to razu, tak. ja go nazywałem takiego profesorem SGH-u gorszego sortu, dlatego że on jest, specjalizuje się. Pan kiszonka, czy kiełbasa, czy On jakoś się tam. specjalizuje w myśli ekonomicznej. To jest myśl ekonomiczna, to jest taki człowiek, który po prostu wie, co kto inny referował. To nie są ludzie, którzy prowadzą jakieś tam badania, takie praktyczne nad wysokościami. Pracę pisał kiedyś na temat historii ekonomii, związanej bezpośrednio z historią ekonomii. No tutaj chciałem złośliwie zauważyć, że ekonomia, no jakby jest sztucznie napompowaną dziedziną nauki, chociaż nią nie jest, jest dziedziną wiedzy, podobnie jak wiedza, jak wróżyć z fusów. I ekonomia w ogóle nie ma czegoś takiego jak teraźniejszość i przyszłość. O ekonomii można mówić tylko z punktu widzenia retrospekcji. No, nawiasem mówiąc, nie ma ani jednej teorii, bo na przykład w fizyce parę teorii się sprawdziło. No, można było przewidzieć parę rzeczy, coś zrobić sensownego. Natomiast w ekonomii nigdy nikomu nie udało się niczego przewidzieć. Te Czy wszystkie pytam, analizy to czy pan z dupy pochód. Te wszystkie analizy, zobacz, te wykresy i to wszystko ma to ma znaczenie retrospektywne. Wszystko się da fajnie ułożyć, żeby coś uzasadnić. Natomiast ni cholery, nikt niczego nie był w stanie przewidzieć. Chociaż w przeciwieństwie do wróżenia z fusów kawy, ekonomia posługuje się trochę matematyką, posługuje się w postaci ekonometrii. No ale to jest jedyna cząstka, która tam coś jest warta. Czyli jedynym czymś, co w ekonomii jest coś warte, jest ekonometria. No poza tym to są opowieści dziwnej treści w ogóle, których nie warto się uczyć. Tak to wygląda. Ja tylko przypomnę taki mały, znaczący epizod. Może ty mi powiesz, z czego to wynika. To chyba jest też takie poszukiwanie kariery za wszelką cenę i też pokazujące, że Tak. Adam Glapiński nie jest specjalnie przewidującym człowiekiem. Otóż w 2000 roku
Już wszyscy ludzie zapomnieli. Adam Glapiński zapisał się do Zjednoczenia Chrześcijańsko-Narodowego. Partyjki, którą się straszyło ludzi, dzieci na początku lat 90. To była taka słynna wypowiedź Henryka Goryszewskiego, który wtedy robił za eksperta. Właśnie Glapiński miał zastąpić Goryszewskiego, bo Goryszewski zaczął mieć problemy wizerunkowe. I Goryszewski kiedyś powiedział takie słynne zdanie, że nieważne jaka Polska będzie, biedna czy bogata, ważne, żeby byle była. katolicka, byle katolicka, dokładnie. I Glapiński w 2000 roku zapisał się do partii, która była już schyłkowa w tym momencie, to już była końcówka istnienia akcji wyborczej Solidarność. ZHN był częścią tego ruchu i potem właśnie te sieroty po ZHN-ie pozbierał Jarosław Kaczyński w PiS. Natomiast to jest taka śmiesznostka, że Glapiński chodził i szukał. Ja też jeszcze dorzucę jedną rzecz do tego takiego portretu. W 93 roku, kiedy Kaczyński przeżnął wybory i kiedy przeżył tak naprawdę poza Sejmem, głównie dzięki temu majątkowi, na którym się uwłaszczył, to właśnie Adam Glapiński domagał się dymisji Jarosława Kaczyńskiego z funkcji prezesa Porozumienia Centrum. Co to? Jedną słabość, aha, no tak, tak, ale rozumiem, że prezes mu to wybaczył jakoś, tak, z biegiem czasu. To jest, wiesz, to jest, ja nie wiem, wiesz, on, tutaj też musimy przypomnieć, że wiele się mówi o związkach PiS-u z aferą Funduszu Obsługi Zadłużenia Zagranicznego, ale wiele osób już nie pamięta, o co w tym chodzi. Fundusz Obsługi Zadłużenia Zagranicznego był funduszem utworzonym na potrzeby polskich tajnych służb, głównie cywilnych, aczkolwiek tam wojskówka też miała w tym udział. I polegało to na tym, że przekazywano tam określony procent z każdej spółki państwowej, z każdej firmy państwowej, po to, żeby potajemnie, nielegalnie z punktu widzenia międzynarodowego prawa wykupywać polski dług zagraniczny, który był bardzo tani. Otóż Polska po wprowadzeniu sankcji nałożonych na Polskę z uwagi na stan wojenny przestała obsługiwać, przestała spłacać raty długu zagranicznego, co doprowadziło do tego, że polski dług zagraniczny przestał się, znaczy zaczął być wyceniany bardzo nisko i krótko mówiąc, Polska miała status bankruta i ponieważ planowaliśmy wrócić na rynek i wykupić ten dług, no to wymyślono właśnie operację tajnych służb, żeby wykupić bardzo tanio ten dług, póki on jeszcze nie wzrośnie jego wartość i właśnie takie działania są oczywiście nielegalne z punktu widzenia prawa międzynarodowego, że dłużnik przez podstawione osoby wykupuje swoje zobowiązania, żeby nie zapłacić ich pełnej wartości. No i z tego funduszu potem kradziono pieniądze, to jest właśnie słynna wielka afera FOZ. I skąd się bierze tutaj Glapiński? Otóż oskarżony w tej sprawie Janusz Klif Iwanowski Pineiro zeznawał, że przekazywał pieniądze dla Jarosława Kaczyńskiego na działalność Porozumienia Centrum właśnie przez Glapińskiego. I chociaż nie był w stanie udowodnić tego, że przekazywał te pieniądze, to bezsprzeczne było, że znał Glapińskiego i bezsprzeczne było, że to Glapiński przedstawił Nie Pineiro. był w stanie, ale poznałem Pinerę osobiście i też mi o tym opowiadał kiedyś bezpośrednio. I muszę powiedzieć, że jeśli chodzi o skanik osobowości, że był bardzo wiarygodny w tym, co mówił. Także ja byłbym skłonny zaryzykować i uwierzyć Pinerze, że mówił prawdę po prostu. To się spinało, znaczy ta jego opowieść miała sens. Spójna, tak, dokładnie. I tam Tak. zresztą, tam była też ta historia, ta słynnego tego filmu, Dramat w trzech aktach, który Dokładnie. uważał, że to było pomówienie. Tam wcale nie jest to, szczególnie, że pamiętamy, że później sędzia z afery FOZ, który prowadził tak, a nie inaczej, został nagrodzony stanowiskiem, mówimy o sędzie Kryże, został nagrodzony stanowiskiem w Ministerstwie Sprawiedliwości u Zbigniewa Ziobro, a następnie dostał jeszcze jakąś tam nominację na koniec, żeby mieć wysoką emeryturę. Chodzi o to, że ewidentnie partia troszczyła się o sędziego tej afery FOZ, tak jakby miała wobec niego jakieś zobowiązania. Janku, ponieważ Glapiński często podkreśla swój katolicyzm, chciałbym o nowym zjawisku powiedzieć, pisowsko-katolickim, bo to jest nieznane w religii rzymskokatolickiej, czy w wyznaniu raczej rzymskokatolickim. Natomiast zwróciło to moją uwagę i jestem trochę zaciekawiony tym, jak fantastycznie to się udało zaimplementować w Polsce. Mianowicie drobny element buddyzmu lub taoizmu znalazł się w polskim pisowskim katolicyzmie.
Otóż niebywałą karierę robią mantry buddyjskie. Nie wiem, czy kojarzysz taką podstawową mantrę, Nie, nie mam która jest zielonego powtarzana. pojęcia o Buddyi. Wina Tuska to jest podstawowa mantra. Wiesz, buddyści oryginalnie to siedzą, wiesz, sobie po turecku w rozkroku, jakieś wiesz, śpiewają, a tutaj nie, tu jest cała wypowiedź płynna. Wina Tuska, wina Tuska, wina Tuska. I coś podobnego robi Glapiński, tylko zmodyfikował tę mantrę. Ona troszkę jest inna w wydaniu Glapińskiego. Winne są media, winne są media. Jakbyś tak sobie prześledził jego konferencje prasowe, no to jest mantra, która po prostu non-stop nie schodzi z jego malowniczo skrzywionych ust, nawiasem mówiąc. Ale to dobrze, bo gdyby nie miał spiętych, to by mlaskał strasznie. A dzięki temu, że ma jednostronnie spięte, ja nie krytykuję, mówię, że to dobrze, bo nie pluje i nie mlaska. Bo drugi mlaskający to już nie do wytrzymania byłby. No już jeden laszcze, ale nie dwóch mlaskających. Nawiasem mówiąc, wypowiada takie zdanie też, może nie w formie mantry, bo trochę rzadziej je wypowiada, ale wypowiada. Mianowicie tak, jestem przykładnym katolikiem. Ale nie jestem Jezusem Chrystusem. Z pewnym namaszczeniem to wypowiedział parę razy. No, czyli w stosunku do mediów to powiedział. Czyli pamiętajcie, jestem katolikiem, wybaczam, nadstawię policzek, ale mogę się odwinąć, bo nie jestem Jezusem Chrystusem. No bardzo ciekaw jestem, jak to pan Glapiński się odwinie mediom, czy tym Tymochowiczowi za to, co teraz mówi. To byłoby ciekawe zaobserwować. Także umieram z ciekawości. Nawiasem mówiąc, no jakby ja jestem przyzwyczajony, wiesz, do czegoś innego, ale to jest może moje skrzywienie, bo ja patrzę na ekonomię troszkę z punktu widzenia fizyka. I na przykład bardzo mnie przekonywało, chociaż okej, no nie jestem, nigdy nie byłem sympatykiem pani Hanny Gronkiewicz-Waltz, bo na kolanach maszerowała do Częstochowy i czuła potrzebę mówienia o tym, mieszała bankowość z Częstochową niepotrzebnie. Natomiast jak mówiła do rzeczy, to mówiła bardzo do rzeczy. To było spójne, to się zgadzało mniej więcej. No bo podobnie no, lubię słuchać, zawsze lubiłem słuchać Grzegorza Kołodki, bo on Nawet jak się nie zgadzasz, to prawda. tak, Pytałem dlatego że Kołodko daje szersze niż ekonomiczne, tylko zwróć uwagę, uzasadnienia. On o pewnych zjawiskach ekonomicznych mówi znacznie szerzej, mieszając to troszkę z filozofią, nawet sięga do Jończyków czasem, do filozofii jońskiej, Guttmanny. czytałem jego książkę ekonomiczną, w której po prostu ujęło mnie to, że poświęcił z półtorej strony opisowi biurka, które otrzymał w jakiejś tam instytucji międzynarodowej i uzasadniając, że to biurko oznaczało wysoki status, który należał mu się jako naukowcowi, że był taki strasznie dumny, że się pochwalił. Natomiast powiem tak, to się po prostu fajnie czytało, to jego książkę. On ma Tak, dokładnie. strasznie... No Ma... ale widać jedną rzecz u Kołodki na przykład też. Spójność, logikę i spójność w tym, co on mówi, w tym, co tłumaczy. No i na przykład kompletnie nie ma takiej spójności. Jest raczej rozwiązłość i antykoherencja u Glapińskiego. Tymczasem ja myślę, że wiem, jak na przykład Grzegorz Kołodko by prostym ludziom wytłumaczył, co to jest inflacja, bo zdaje się, jest ten problem ogólnonarodowy, czy ogólnopisowski, czy ogólnopotworniaczy. Jeśli pozwolisz, to chwilowo, ponieważ nie ma między nami chwilowo Grzegorza Kołodkę, którego pozdrawiam bardzo serdecznie, to pozwolę się wcielić w jego postać i wytłumaczyć ludziom wreszcie, którzy być może jacyś wyborcy PiS-u nas słyszą, to zrozumieją, co to jest inflacja. Otóż należy sobie wyobrazić, że cena to jest energia, jaką wkładamy w wóz i nie mamy konia. Musimy sami ciągnąć ten wóz pełen nawozu czy tam czegoś i ciągniemy. To teraz, co to jest inflacja? To jest wtedy, kiedy ja już nie pociągnę tego wozu, ni cholery, bo tarcie się zwiększyło. Tarcie większe jest tą inflacją i muszę żonę wziąć do pomocy. I to też nic nie dało. Żonę, znaczy matkę żony, babkę swoją, teściową, dzieci.
bo nie ma, na wsi nie ma czegoś takiego, jak trzeba zarabiać na siebie. Wszyscy muszą pracować, nawet kurwa pies musi pracować, żeby miskę zdobyć. Więc ten pies też w pysku kurwa ciągnie po prostu ten wóz. I ni cholery, ledwo ruszamy. Czyli jeśli 10 razy więcej energii potrzeba, żeby ten sam wóz z tym samym nawozem przeciągnąć 2 metry, to się nazywa inflacja. No. Przedtem potrzebowałem mniej energii, teraz potrzebuję 10 razy więcej energii, bo zwiększyło się tarcie, bo zwiększone tarcie to jest inflacja właśnie. A nawiasem mówiąc, tak na marginesie, to w ekonomii się używa trochę, to jest tak, jakby ekonomiści zazdrościli trochę fizykom, wiesz, takich naukowych pojęć. I też się wprowadza taką kategorię jak momentum inflacyjne. Nawiasem mówiąc, to jest akurat ważna wielkość, dlatego że jak się patrzy na wykresy inflacji, to warto może dwa słowa o tym powiedzieć przy okazji, to w ogóle nie widać momentum żadnego. Znaczy trudno jest odczytać z wykresu cały proces dynamiki inflacji, a o procesie dynamiki mówi momentum inflacyjne. Chociaż nawiasem mówiąc, to jest błąd, bo nie powinno się używać terminu momentum inflacyjne, jeżeli już, tylko powinno się mówić pędy tak naprawdę. Dlatego, dlaczego? Dlatego, że pęd inflacyjny składa się z dwóch komponentów. Tak przy okazji chciałem uprzejmie donieść. Po pierwsze z ROC, czyli Rate of the Change, czyli to po polsku byśmy powiedzieli wskaźnik zmiany. To jest jakby jedna składowa. A drugą składową tego pędu jest właśnie to momentum właściwe. Które pokazuje na przykład różne oscylacje. I tutaj jest dużo, dużo podobieństw do fizyki, dlatego że inflację można opisywać bardzo zgrabnie za pomocą liczb zespolonych czy macierzy, ale nieważne, nie będziemy w to wchodzić. Ważne, żeby pamiętać, że to jest tarcie. Tarcie, które wywiera, no, które nie pozwala ciągnąć sprawnie tego wózka, który za sobą wleczemy. To jest tarcie właśnie. Czyli jak trzeba dwa razy więcej energii, to znaczy trzeba dwa razy więcej zapłacić za to samo siano. Jeżeli za to samo siano muszę dwa razy więcej zapłacić, no to znaczy, że inflacja. Nawiasem mówiąc, inflacja wcale nie jest czymś złym, bo tak wszyscy krytykują tę inflację. Natomiast dla rządu okazuje się, że inflacja ma bardzo zbawienny wpływ generalnie, dlatego że to jest nieformalnie. W ogóle jeszcze można inaczej patrzeć na inflację, Janku, też warto powiedzieć przy tej okazji, czego warto powiedzieć to, czego Glapiński nigdy nie powie. A czego on nigdy nie powie? On nigdy nie powie tego prostego zdania, że inflacja jest czymś cholernie korzystnym dla obecnego rządu, dlatego że to jest nieformalny podatek po prostu, jaki ludzie płacą. Czy zgodzisz się ze mną? Nie. Oczywiście, że tak jest, ale tak najkrócej rzecz O biorąc, właśnie. inflacja, którą spowodował Glapiński, to było uruchomienie drukarki. Glapiński po prostu wydrukował 150 No milionów. ale nie sądzisz, że on to celowo zrobił. No nie po to, żeby ratować gospodarkę, tylko Nie, ale to jest. celowo, bo to jest korzystne dla rządu po prostu. Nie, to jest nie, to jest po prostu, to jest, to, oczywiście to było okradzenie ludzi przy. Zobacz, Janku, wyobraź sobie, że ceny produktów rosną dwukrotnie, a cena zarobków tylko wzrasta o 10%. No to jest jasne, prawda? Kto na Nie, tym zarabia? nie, no to umówmy się, przede wszystkim to jest zrobione w ten sposób, że rząd, który ma procentowy udział w naszych cenach, no to nie jest tak, jeżeli wszyscy prywatni, jeżeli nagle się pojawia bardzo dużo pieniędzy na rynku, to nagle to ceny idą w górę. Jak ceny idą w górę, to wszystko idzie w górę i w tym momencie nagle się okazuje, że rząd zarabia już nie 10% nie 8%, nie 23% od 10 tysięcy, tylko robi 23% od 15 tysięcy. Dokładnie. No to Dokładnie. oni pożyczają Dokładnie. pieniądze jako pierwsi, kiedy one są tanie i zwracają te pieniądze, kiedy one są już warte mniej. Tym polega inflacja. Natomiast Nic nie warto. wracając do Glapińskiego, takie wypowiedzi, bo to jest dosyć ciekawe, że Glapiński zarobił na przykład, żebyście Państwo wiedzieli, to jest facet, który zarabia 109 tysięcy miesięcznie i to jest 1,5 razy więcej niż zarabia prezes amerykańskiego banku centralnego. Federalnej Kto rezerwy. to Janku, kto to Janku ustala? Kto decyduje o tym? Rada Polityki Tak, Pieniężnej czy co? tak, to jest jakoś tak to jest robione, że oni mu tam ustalają. Wiesz, nawet nie chcę w tej chwili strzelać, ale to jest na pewno jest to robione właśnie w ten sposób, że on ma dzisiaj też jako jeden z nielicznych ludzi w Polsce automatyczną indeksację płacy o współczynnik inflacji, za którą jest odpowiedzialny.
Jest też facetem, który po prostu, jak się wypowiadał, gdzie mu zwracano uwagę, że zamienił się na te mieszkania z tym biznesmenem powiązanym z To Rosją. on to komentował jakoś kiedyś, czy nigdy nie komentował Właśnie tego? było tak. Nie mam dzieci, nie mam na co gromadzić majątku, wystarczy to, co mam. Tak się odniósł do pytania o zarzuty dotyczące bezgotówkowej wymiany nieruchomości, napisała Gazeta Wyborcza, że zamienił się na okazałą posiadłość pod Warszawą. Czyli facet zarzut o tym, że dostał de facto wynagrodzenie. No bo jeżeli jakiś rosyjski biznesmen zamienia z nim na przykład, żebyście Państwo obrazowo powiedzieli, wyobrazili sobie, do czego doszło, zamienia z nim taki, nie wiem, średniej wielkości samochód na najnowszego aut, na najnowsze auto warte powiedzmy 1 000 000 zł, to i nagle wszyscy twierdzą, że to jest ta sama wartość. I Urząd Skarbowy się nie przyczepia, urząd się nie pyta, dlaczego tak panowie żeście to wycenili. Wszyscy. Budzi podejrzenie o tak zwaną wartość dodaną, czyli mówiąc korupcyjną łapówkę za coś po prostu, Tak, dokładnie. dokładnie. Zresztą takie notatki Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, że ta sprawa nie jest czysta. Były Jarosław Kaczyński to kompletnie olał. Próbował to wykorzystać Mateusz Morawiecki, który sam chciał być prezesem Narodowego Banku Polskiego, przewidując, że może będzie miał kłopoty z korzystaniem, znaczy z ponownym wyborem, z wygraniem kolejnych wyborów. On bardzo chciał przejść na funkcję prezesa Narodowego Banku Polskiego. Natomiast no, Adam Glapiński pokazał, że trzyma prezesa Jarosława Kaczyńskiego nomen omen za jaja, że te opowieści, które się mu przypisuje, że on ma bardzo mocny wpływ. Ja powiem szczerze, to, że Glapiński tak łatwo przechodzi przez te wszystkie afery, świadczy o tym o bardzo słabej rzeczy, o której napisał ponad 1,5 roku temu, około 1,5 roku temu Tomasz Lis w swoim felietonie, ostatnim felietonie w tygodniku Newsweek o czwartej pseudowładzy, że mamy do czynienia, krótko mówiąc, z korupcją, olbrzymią korupcją środowiska dziennikarskiego, które z różnych powodów, takiej korupcji towarzyskiej, korupcji finansowej, czyli że dostają fuchy, korupcji towarzyskiej, polegającej na to, że są gdzieś dopuszczani do jakichś kręgów, po prostu Ale Janku, ale trzeba pochwalić, ale Glapińskiego trzeba pochwalić za to, że bardzo dobrze rozumie psychologię Kaczyńskiego, bo dobrze wie, że tego typu ludzie, co Kaczyński, nie szanują nikogo, kto im bezwzględnie będzie na kolanach się tylko podporządkowywać. No spójrz na Andrzeja Dudę w roli, niesłusznej roli prezydenta. No, to jest masakra. Masakra człowieka, funkcji prezydenta, na wszystkiego razem. Natomiast to Glapiński wie, że trzeba po prostu palnąć w łeb od czasu do czasu, żeby nie być w tej slave position, w takiej, wiesz, postawie niewolniczej. Tylko, że trzeba pokazać granice. I on to potrafi robić i potrafił to zrobić bardzo skutecznie. Podobnie trochę on kojarzy mi się z Rydzykiem, ze Sromotnikiem. Glapiński zaistniał wobec Kaczyńskiego podobnie jak Rydzyk Sromotnik kiedyś wobec obydwu Kaczyńskich. Także bardzo sprawnie, myślę, że Rydzyk ma tę samą wiedzę na temat psychologii, złożonej dość psychologii Kaczyńskiego. No właśnie, to tak podsumowując, mamy faceta, który trzyma, jest bardzo słabym, jest najsłabszym prezesem Narodowego Banku Polskiego w polskiej historii. Jest człowiekiem, który doprowadził do tego, że mieliśmy 20-paroprocent, czy znaczy około 20-procentowej inflacji, no, tej faktycznej, tam oni trochę manipulowali, to chyba ta rekordowa to była prawie 19%. Teraz ta inflacja zjechała bardzo szybko, ponieważ nie pozwolili podnosić ceny przez prawie 2 miesiące na paliwo Orlenowi. Co No to się przedstawia jako wielką zasługę PiS-u, zauważ przy okazji. Czyli wykorzystuje zaraz. się tego instrument wyborczy w tej chwili. No tak, czyli najpierw rozbujali inflację, czyli to jest dwóch skinów, uratowało życie staruszki, Dokładnie. natomiast Dokładnie.
Glapiński, zaraz będzie tutaj gigantyczny problem, dlatego że po wyborach, niezależnie od tego, kto będzie rządził, może jak będzie rządzić opozycja, to transfer pieniędzy z Unii Europejskiej, który ruszy, no bo zacznie być po prostu przywracana praworządność, to może złagodzić skutki gospodarcze. Natomiast taka jest. Kompensować, tak, dokładnie. Prawda jest taka, że ceny paliwa wzrosną, ceny, w ogóle inflacja wzrośnie. Inflacja wzrośnie powyżej 10% bardzo szybko, to będzie listopad, grudzień, dlatego że jak wzrośnie cena paliwa z 6 zł na 8, a następnie to się wszystko przełoży przede wszystkim na produkty. No dobrze, mamy człowieka, który jest odpowiedzialny za kryzys, bo my mamy faktycznie mamy kryzys gospodarczy w Polsce, to znaczy mamy spadki PKB. Mamy faceta, który jest no, takim no, bardzo słabym stand-uperem. Mówią o nim Jaszcząb, parodiując jego wypowiedzi. Karierowicza, człowieka, który jest no, takim właśnie średniej klasy wykładowcą teorii myśli ekonomicznych, nic z tego specjalnie nie wynika, no ale odniósł życiowy sukces, zarabia 109 tysięcy złotych, żyje sobie luksusowo, jak pączek w maśle, jak mu media podskakują, to, no to dziennikarz dostaje zarzuty karne albo zarzuca pozwami, jak Gazeta Wyborcza dostała ileś tam pozwów. Po tak, dlatego że no Kaczyński lubi takie postaci, bo to jest inna postać, inna postać takiego buldoga właśnie, wykidajły. On wygląda na tych konferencjach, jakby był własnym wykidajłem. Także no tak. I Kaczyńskiemu imponują takie osoby. No nic, to co, jakieś podsumowanie? Podobnie jak Brudziński, podobnie trochę się jak wcielenie Brudzińskiego. Bankowe wcielenie Brudzińskiego. Też ambicje bycia kadrowym. No jest dużo, dużo podobieństw. To oni trzeba by sprawdzić, czy nie mieli wspólnej matki albo ojca wspólnego. Kim? Raczej. Wiesz, to nie wiadomo z kimś tam mogli mieć nie, no, wspólnego wiesz, ojca. Ale kogo, słuchaj, no jak go nazwiemy? Ja go nazywałem kiedyś wiesz, starym no nie, Kaczyńskiego. ja powiem, bo Glapiński jest pewnym ewenementem przyrodniczym wśród potworniaków, bo no to, że jest potworniakiem, to nie trzeba uzasadniać, to widać. Znaczy urodą pasuje idealnie do potworniaczej rodziny. No, natomiast jest pewnym ewenementem w rodzinie. Jest pewnym ewenementem, myślę, i tutaj mam coś trafnego mi przyszło do głowy, bo widzisz, bo przyroda zna nie tylko kozły, nie tylko konie, ale i osły. Nie wiem, czy wiesz, że osioł się nie bardzo może rozmnażać, bo jest hybrydowym połączeniem. Osioł nie, to ty mylisz muł. Może muł, nie osioł. No widzisz, ja na trzodzie się nie znam, ale muł, tak, masz rację, to raczej muł. Się, muł, nie. tak. Muł, czyli skrzyżowanie. Muł, muł, tak, czyli tak. Ale, tak, ale tutaj nie mam na myśli muła, tylko mam inne egzotyczne połączenie, bardzo rzadkie w przyrodzie. To znaczy, wiesz, nie Brudziński, no widzisz, Brudziński. Brudziński banku, czyli Glapiński. No, wygląda troszkę jak połączenie hipopotama, ale płci męskiej, to trzeba zaznaczyć, z dużą ropuchą generalnie. To jest rzadkość. To na pewno nie będzie miał potomstwa z takiego połączenia, podobnie jak muł. I to jakby obrazuje całokształt. Hipopotamy wyglądają potulnie. Skąd to porównanie? Bo hipopotam wygląda potulnie, jakby do serca przyłóż. A okazuje się w przyrodzie, że najwięcej osób ginie, źle oceniając hipopotama. To mówię po dłuższym pobycie w Kambodży. Można się bardzo naciąć. To są bardzo agresywne, chociaż uśmiechnięte gęby mają wszystkie, ale to są bardzo agresywne i złośliwe. Złośliwe zwierzęta. Także potrafią po prostu zagryźć. Także można mieć błędną ocenę, patrząc na niby życzliwy, swojski, taki chciałoby się powiedzieć, uśmiech pana Glapińskiego podczas konferencji prasowej. Nie, nie, nie. To jest niebezpieczny uśmiech hipopotama. Czyli co? Hipopotam, ale to hipopotam. No to też jak wolisz, połączenie morsa z buldogiem. To by było morso-buldog, tak? Czy buldog, no jak, jakoś tak. No okej, natomiast jeżeli byśmy nawiązywali do jego obycia, no to jest po prostu
woźny w salonie banku, no po prostu. Pan woźny prezes, pan woźny prezes. Ale wiesz o tym, że hipopotam jest uważany za jedno z najbardziej niebezpiecznych i agresywnych zwierząt świata. No tak. To jest, wiesz, taki, wiesz, właśnie taki, niektórzy mówią hipcio, a ten hipcio to... Nie, nie ma hipcia, to jest niebezpieczne zwierzę, a dokładnie, no właśnie, właśnie. Czyli co, niebezpieczny, właśnie hipopotam, niebezpieczny hipopotam, właśnie jak go, wiesz, opisać, jak niejaszcząb, czy... Wiesz, bo hipopotam trochę za sympatyczny, bo to, wiesz, Ale z hipciem się tutaj, to jest jednak właśnie dokładnie, jednak jest to facet, który... Który nam nas, da, na, nas kosztuje dużo pieniędzy, którego, przez którego dużo tracimy, który jest człowiekiem, który uczestniczy w budowie, w demontażu polskiej gospodarki, w demontażu też polskiej demokracji. A może, żeby taką destrukcję pokazać, a może hipopotam w składzie porcelany. Ej, to strasznie, strasznie, strasznie znowu łagodne to wszystko jakoś. Podobnie. Tak, szanowni państwo, czyli hipopotam, ty powiedziałeś jeszcze Morso Bulldog, tak? Tak, Morso Bulldog. Morso Bulldog. No wiesz, no, nie chciałbym być prostacki, ale on naprawdę mi się kojarzy z wyglądem Wikidajły. No Wikidajło w roli prezesa po prostu, powiedziałby autor książki Nikodem Dyzma. Wikidajło Kaczyńskiego, tylko nie wiadomo, kogo on wyrzuca. To jest tak naprawdę człowiek, wiesz, on jest facetem, który on świetnie obstawił Kaczyńskiego. To była jego świetna inwestycja. No, strzał w dziesiątkę, absolutny strzał w dziesiątkę, tak, dokładnie. Przeciętny ekonomista, koleś, który jest po prostu politykiem drugiego rzutu, zrobił gigantyczną karierę, mając tak naprawdę wiedzę o tajemnicach Jarosława Kaczyńskiego, bo przecież on wie również o jego prywatnych rzeczach, nie tylko o tych, jak on zarabiał kasę. On też wie naprawdę dużo ciekawych rzeczy. Szanowni państwo, no to będziemy myśleć, to po prostu trzeba myśleć, jak tutaj określić pana Adama. No wiesz, żeby zdjąć odium sympatyczności z hipopotama, można by stworzyć oksymoron. Oksymoron, czyli potworny hipopotam na przykład. Potworny hipopotam Kaczyńskiego. Może potworniak, potworniak. Wiesz, potworny hipopotam nawiązywałoby do potworniaków, czyli wiesz, związek jest. A jednocześnie jest to oksymoron, czyli zaprzecza tej sympatyczności hipopotama. No tak myślę. Bo to właśnie wynika właśnie z braku wiedzy ludzi, że te hipopotamy wcale takie sympatyczne to nie są. W rzeczywistości są bardziej potworne niż sympatyczne, dokładnie, Tak, dokładnie. Trzeba, drodzy państwo, zobaczyć, piszcie tam hipopotam, to tam jest na sporo filmików jest na YouTubie, na tych jest takich tego. Ja sobie, drodzy państwo, A polecam. może hipopotwór po prostu. Hipopotwór Kaczyńskiego. Zawodnik wagi ciężkiej, bez wątpienia. Szanowni państwo, Historia bez cenzury, magazyn, którego jestem wydawcą, jednym z autorów. O perfidnej zdradzie Anglików napisałem, o tym, że w 1938, w 1939 zrobili wszystko, aby nas po prostu od siebie uzależnić i żeby pchnąć nas na samobójczą wojnę z Niemcami, której bez ich pomocy nie mogliśmy wygrać, a pomocy nie mogli nam udzielić, ponieważ nie mieli czym. Czyli po prostu była to obietnica bez pokrycia, wrobienie Polaków w przegraną wojnę po to, żeby doszło do powstania granicy sowiecko-niemieckiej i następnie, żeby na siebie wzięli Sowieci pokonanie Niemców, a zapłacili im wschodnimi terenami Polski. Krótko i treściwie, gdyby ktoś miał wątpliwości, że tak było, to może sobie przeczytać książkę z czerwca 1939 roku, którą napisał Władysław Studnicki, gdzie dokładnie opisał, że tak się właśnie skończy. Dowiedział wszystko, łącznie z tym, że kto będzie szefem rządu po upadku Polski, po wojnie polsko-niemieckiej, przewidział, że tym szefem rządu i naczelnym wodzem będzie Władysław Sikorski. O perfidnej zdradzie Anglików, o Robercie Oppenheimerze mój tekst, nawiązujący do świetnego filmu Christophera Nolana o tym, ale jednak wskazujący, że to nie była ciśnięcie Oppenheimera przez służby amerykańskie, nie było polowaniem, jak on sugeruje, na czarownicę, ale tak naprawdę rzetelnym
rzetelną wiedzą, ponieważ Oppenheimer był komunistą. Ale to, że był komunistą, uwaga, tutaj świat nie jest czarno-biały, mimo tej przeszłości nie zdradzał Sowietom tajemnic broni atomowej. W dobrych kioskach, w dobrych empikach historia bez cenzury. A teraz jeszcze powiedz mi, Piotrze, czego tam uczysz? No, jakby o, tak. To chciałbym nawiązać do takiego znanego tytułu Amerykanin w Paryżu. No, tutaj bardziej zasadne byłoby powiedzieć Polak albo Khmer, jak to woli, w Chongqing, czyli jak przeżyć w dużym, obcym mieście. Tego dotyczą szkolenia, czyli jak się zaprzyjaźniać błyskawicznie z ludźmi, jak budować z nimi relacje, jak odczytywać ze skaningu, odróżnić potworniaka od hipopotama i niepotworniaka. O tym są szkolenia. Szanowni Państwo, ja dziękuję Piotrowi i do zobaczenia, a Państwa prosimy tutaj o sugestie, o czym mielibyśmy zrobić następną rozmowę. Dzięki.